O, patrzcie, grubas. Ile przytyłeś już? Nic. No nic, kurwa, jak bania ci się powie. Już ci się na stojres, kurwa, na stojres ci się nie zmieści głowa. Już. No bo za blisko, bo to. No za blisko, kurwa, już. Kiedyś się mieściła jeszcze w obramówce, teraz już wystaje, kurwa, połowę. Widać. Badałem na boskiej boksy, nie zapierdaliłem. No. I co ty, kurwa, do której ty siedzisz? No nie wiem, jeszcze z godzinę. 14 minut. Taki gruby jesteś, o? Ta, bez kitu, no. I kurwa, twoje życie nie ma sensu, nie? Nie ma. Nie, no jest sens, jest. I po co ty tam na konferencję przyjeżdżasz? Ja przyjadę dymy kręcić. O je, a bilet sobie kupiłeś, czy co? Nie. Kto? Krycha cię zaprosił, no? Tak, Krycha. Ja pierdolę, do Krychy jedzie w narożnik. Jadę, panie. Nie mam co robić, tylko z Krychą. To do kogo jedziesz? Jadę ogólnie do nikogo, w sumie. No to musisz mieć bilet, kurwa. No to mam, spokojnie. No to powiedz, kto ci dał. Ryba. Ta ryba nie ma biletu. No ma, nie ma. Od tego, od takiego chłopa, no nie będę mówił. To ładnie, do Krychy, kurwa, jedzie do narożnika. No co ty? Ja pierdolę, jak ja wszystkich tam będę napierdalał od Krychy. Wszystkich po kolei. Także jak ty, kurwa, będziesz z nim tam siedział? Nie, no nie będę, no jak ja ci... Jak jaki jest shot, jak wy, kurwa, ty tamten? Krycha mówi, że z tobą ma najlepszy kontakt teraz. No jest. Ale muszę zobaczyć. Poobserwowanych, że tam, tam się skumaliście w tych reżyserowanych w chuj i ten. A jak on mi jeszcze spisał SMS-a, żeby przekaz swojemu koledze. O, tak on napisał, czekaj. Czekaj, bo właśnie ten. Gdzie mam to mój? O, powiedz koledze, że mój numer ma i wie, gdzie mieszkam, nie musi mnie szukać. O. I wysłał mi tego shota, Krycha wyzywa Donkasa i jego mamę. Ja mam jego numer, ja nie mam, przecież on zawsze zastrzeżonego, kurwa, napierdalał do mnie. Debil jebany. Ja tam widziałem z lupą K1, to dobrze. No dobrze. Przecież wybrał sam i jeszcze pizzę dostanie. No on sam przecież mnie wyzwał do mnie. No nie wiem, pamiętam. Ja chciałem MMA z Bambrem, ale kurwa on nóżkę, kurwa, kolanko go. No. Dzięki za 4 zł. I co, ty ruchasz teraz coś? Bo tam jeździsz, co? Furą? No, tak, normalnie szukać. Jeżdżę. Po wioskach, ja? Nie. No jeździsz po wioskach, po jakichś lampucerach. No tak. Kiedy ostatni raz ruchałeś? Ale szczerze. No to szczerze to nie. To w ogóle? Nie, no w ogóle to nie, ale no nie. No kiedy ostatni raz? Na majówce rataja, ja? Półtora miesiąca, czyli na majówce. Ale na majówce to chips kolisałeś, a nie ruchałeś. Dobra, uspokój się. O co takie rzeczy pogadasz? To ty chipek komuś tam lisałeś. Tej sprzątaczce, tak? Brakowało tego. Tej sprzątaczce, tak? Tak, sprzątaczka ta, co była, no. No to kogo ruchałeś półtora miesiąca temu? No, a nie, to nie był. Który jest? Jest 2020, a nie 19, kurwa. Majówka, no to nie, a no to nie, to w sumie nie wiem. To nie wiesz, kiedy ruchałeś? No, to najbliższa data, którą pamiętam, to FM na 5. To nie wiem, które, kiedy to było. To 2017, szybko to Fame ma zleciało? Fame ma 5, no to. No to w tamtym roku. Na Boże, na Boże. No to w tamtym roku. To już no. Czyli na razie w tym roku tylko chipa lizanie zaliczane. A chipy to lizanie było zaliczane. Ja pierdolę. Żyję w czystości, wiesz o co chodzi? Ja. No nie wiem czy czystości, kurwa. Tam pajęczyna w chuj było. Dobra. Ile dzisiaj zjadłeś kebabów? No właśnie mało, bo żadnego. Żadnego, jo? A co jadłeś, kurwa? Nie wiem już po schodów takich. Jo, nie jesz, kurwa, cały czas. No nie, no u ciebie to było, że no, ja jadłem codziennie, ale bez kitu mówię ci poważnie, że nie jem, bo... Jak
No i kiedy wagę zrobisz? Nie wiem. Nie mam motywacji. I ty masz live'a na czas, tak? Nie, czy dłużej tak, wiesz, ale mam na razie. I ile? Godzina 14 zostało? No, ale to, nie, że z wczoraj zostało, czy teraz ci tak nabili, czy tak ustawiłeś? Nie, no ja tak ustawiłem, że... A. No i co, dzień ty już stypa jest na tym OLX-ie, nie? Na razie. Ilias. Ilias, 12 zł. Pozdro dla wszystkich turbo przygłupów. Ilias, dzięki byku, pozdro. Turbo przygłup, turbo. A są nowe piosenki od innych kwot ustawione, jak coś. Ja prowadzę, jak to się nazywa, treningi w UFC, w grze. Tak? No grał w UFC sobie. I Krycha tam, kurwa, startuje, nie? Jeszcze nie widziałem, nie spotkałem, jeszcze mnie przy... A nie, walczyłem, no tak, walczyłem. Hmm. To szybkie kao. Ale co, Ryba też jedzie na Fejmela? No tak, chyba tak. A, no a to... ty co, sam lecisz? Nie, ja z ekipą jadę. A, no to akurat. Zgarnę. Nie no, gadałem z Rybą, to pojedziemy w niedzielę. Tylko jeszcze Oliwiera muszę brata ściągnąć, bo on w Poznaniu jest. A już no. 3 osoby wziąłem, ale dobra, go jakoś skręcę. Do Krychy zadzwonię, żeby go wpisał. Kogo? Brata mojego. A, brata? Nie, to mu najebie. No my jak nie tak, to jeszcze inne. No napisałem pod zdjęciem Normana, że Kasio chce z nim walczyć. Norman Park mnie wyzywał, kurwa, pod zdjęciem. No. Ale on też dostanie w dziurę. Że on jest, chce być moim kolejnym, kurwa, rywalem. Przecież dostał pierdol na KSW. A, jeszcze ponoć coś napisał, że w boksie, kurwa, w boksie to ja bym go lewą ręką zajebał. No przecież on się nie nadal, gdyż on dostawał proste ciosy od tego Gamrota. No to się ja bym go, kurwa, zabił. Jak on by, kurwa, ze mną w boksie albo w K1 wyszedł, to bym go zabił, kurwa. No co? Na MMA byś... Nie, jak coś, to w MMA go rozjebie. Jak dobrze zapadł. A co to tak ci wzięło na taką konferencję? O, kas, co? No teraz, żeby lupa miał co gadać na konferencji, bo tak to przecież by miał... No, tak to by nie miał do czego się przypierdał. No, tak to by, kurwa, nie wiedział co gadać. No ale trailer też oglądałem, to taki obóz. Spotkanie po miesiącu czasu z ojcem. Casio Norman napisał, że w boksie by cię rozwalił w wadze open za to, że gadałeś shit, tak napisał. No to wyślijcie tego shota, jak napisał, że w boksie, kurwa, ja mogę od razu po lupie go wziąć, kurwa. W tej samej gali. No na tej samej gali mogę, kurwa. Mefedronerz dostanie wpierdol od szewca i może od razu Norman do mnie weź. Albo rozgrzewkę przed, kurwa, lupą. Noraz VS na 2 gafem, chyba. To... Ludzie się pytają cały czas, albo powiedz sobie. Co? Kiedy stream pole? Jak schudniesz, kurwa, do 150. O kurwa, to macie odpowiedź już. Czyli kurwa nigdy, bo ono raz idzie tylko w górę. A, nie, na rozgrzeszenie mówią, że drugie będą robić. No to by, no to mówię, jak schudniesz, kurwa, bo już tego. Za mniejsza lodówka jest. To byś, kurwa, tu nie wytrzymał za dużo. Nie, ja to stabilnie. No. Ja dużo nie jadę. Chuj, jadę zaraz to miasto. No taką? No. A ty też teraz jeździsz cały czas. No mało streamów robię. Teraz, jutro chyba nie będę robił. W weekend może coś zrobię. Może przed galą, przed konferencją zrobię w sobotę albo w piątek. A po tym będziesz co od razu się kładł? Spać po streamie? No ja chyba w sobotę przyjadę. Ale do Wawy, tak? No. Bo wy z Wawy jedziecie. No. Nie wiem, bo no bo ja jadę w niedzielę z rana. Już jedziemy? No, rano. Jedziemy, bo tam jeszcze te, do YouTube Shore nagrywamy. A. Dobra, tutaj. Nagrywamy. No i Maluba tam imprezę jakąś mają, zapraszała w sobotę już, ale ja nie jadę. No, nie mogę. No bo my mieliśmy dzisiaj pojechać, ale dzisiaj. Dzisiaj już do Poznania? No.
I co ty, kurwa, byś tam robił? Jadł? No tak, cały czas pierdalał. A czemu ty, kurwa, taki masz chulujowy kolor? Bo muszę zejść do swojego teraz. Po tym, to ogólna łysą. Chcesz w CS-a, kurwa, o łysie? Nie, 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 nie. No teraz, taką już? No zaraz Oliwiera zawołam, kurwa. To nie chcę tak. Łapie, by cię rozjebał. No to Oliwier tak. Ten blond też pasował. No a to zrobiłem tak przed, bo najpierw na blond mi pofarbowali, to sobie zrobiłem no szybko fotkę i potem na różowo. A fajnie wyszedł. Myślałem, że z takich moich mocno czarnych, bo do mnie zawsze pytają, czy ja farbuję brwi, tą brodę, bo mam taką mocno czarną. To rzadko spotykane, ale ja nie farbuję. Siema z Ratajnka? Co ty, kurwa, nie rozpoznajesz Kasiusza Rataja? Napiszę siema z Ratajnka też? Proszę nie obrażać, kurwa, Rataja. Kurwa, ej, bez kini tu brakowało mi tego, kurwa. Kebaba, ja? Nie, tego całego, kurwa, twojego gadania. A co dzisiaj opierdolisz jeszcze? Powiedz, co zjadłeś dzisiaj. A szczerze, kurwa. Szczerze? Trzy zupki chińskie? No. Czekoladę i lody. Lody ile kilogram? Półtorej. Półtorej kilograma? Tak, półtorej litra. Czyli kurwa to 2 kilogramy będzie. Kurwa, sporo. No to widzisz. Niby mało, ale kurwa lody mają z 2000 kalorii. No to ile mają lody kilogramowe? Litrowe kalorii. 4K kalorii. 5 kalorii. Ja pierdolę. Przystawkę było. A, to jeszcze nie koniec. 6 kanapek. 6 kanapek jeszcze? Tak, i jeszcze ciasto, kawałek bloku. No. No i to na dzisiaj na razie jak na koniec. No to widzisz, no to kurwa jak ty chcesz schudnąć, jak ty tyle wpierdalasz? No to co najmniej tam jest z 6-7 tysięcy kalorii. No tak. To ja jem teraz, nie wiem, max 3 tysiące, a nie mogę zejść z wagi. No. A ważę 97. A w ilu ma ten... A... Ten debil ustalił 93. To jedna... No ja zejdę, no to... No spokojnie, to jeszcze myślę, że on mnie może nie zjeść, kurwa. To średnio 25k kalorii dziennie. Ty wpierdalasz. No coś tego. No raz Kasa kiedyś mówił, że ty niby 10 tysięcy kalorii dziennie, ale jak coś ciężko by to uwierzyć. No tak, 10 to spokojnie. Jak u mnie był, to z rana wpierdalał tyle. Maka. No raz na redukcji 8k dziennie. No to było 13, to już bardziej podobnie pochodziło. Od razu. Kim Popek walczy, się pytają ciebie. Ja nie wiem. Wiesz. No dobra, ale nie mogę. No to kurwa co kłamiesz, że nie wiesz. No wiem, gdzie Gala będzie. Częstochowie, nie? Mhm. No takie plotki też słyszałem, bo w sumie nie wiemy jeszcze oficjalnie. No, chyba, że już... Rafon już powiedział, że to w Częstochowie będzie. A. No jest shot z tego, jak on mówi, więc a. Tutaj jak nie ma do kogo się przypierdolić. No potem będzie... Filip zobaczy te screeny. Komu kibicujesz w walce Popek VS Róża? No gdzie taka walka bez sensu? Przecież Róża jakby przejechał się po walku. Kurwa, zaraz spierdalam. A tej walki... Kurwa, kobiet, która miała... Nie, to nie będzie tej. Będzie, no to chyba to będzie inna. Tak będzie chyba inna. No. Słyszałem. To się tam... No. To straniec Boży. No, ale oni... No, się obsrała ta z Paradise. Nie, chuj zobaczymy. Ja akurat pisałem ostatnio. Będzie walka o pas? No, no raz z bonusem WGC. No właśnie, a ty kiedy pas? No, jakiś wagi ciężki? Na 10 może dopiero.
No tak, to teraz najbliższe gale wszystkie już zapełnione. Więc tam na razie o pas to się koledzy chyba będą bili. Wszyscy. A jak ja będę wychodził, to napierdalam do zabicia, a nie tam, że kumple. Ty będziesz ten, jak dopierdalisz i zrobisz dwóch kategorii. No nie wiem, czy bym zrobił. A, chyba że 9-3 i 8-4. No, no, i 7, dwa pasy. 7-7 to bym nie zrobił raczej. Będzie walka karów? Nie. Albo tak, żebyś miał, że wiesz, niepokonany całkowicie, w ogóle, że bez niczego. Masz 4-0, 5-0. No tak, no ja tak będę miał, kurwa. Przecież teraz mój kawałek nowy wyjdzie, kurwa, w weekend, presja i tam będzie o tym. Tak, robiłeś ten? Dwa kawałki nagrałem, jeden teledysk, więc pierwszy kawałek presja przyjdzie, wyjdzie w ten weekend, a kolejny... Jak wrócę z Warsaw Show. A, no to ja wiem kiedy. No. Dobra, idę jeszcze chwilę pogadać z kimś i kończę. Jak no to. Dobra, to się trzymaj. Trzymaj się, no piona, do zobaczenia.